słyszeliśmy, czytaliśmy, nie, o naszym kurze tutaj z naszej gminy, Harmonii, nie, że brał udział w ogólnopolskim festiwalu w Bydgoszczy, zajął, został laureatem srebrnego kamertonu, tak, i jesteśmy dumni, nie, że mamy taki chór, że nas reprezentuje, rozsławia. Tylko jest taka rzecz, że nasz chór, wyjeżdżając tam na ten festiwal, nie, miał przywieźć sobą flagę. Tej flagi my nie mamy, nie mamy też herbu, nie, i ta flaga została pożyczona z miasta Biłgoraja. I wyszłabym z taką propozycją, myśmy kiedyś robili taki konkurs, nie, na herb, już był robiony swojego czasu, ale to jakoś tak upadło. I myślę, że można by było do tego wrócić, nie, zakładając jakiś komitet i po prostu ten herb i tą flagę próbować jakoś, nie, postarać się załatwić. No nie wiem, czy to się uda, to tam chyba by nie było jakieś kosztowne bardzo, ale wydaje mi się, że to by było przydatne i potrzebne. I drugi temat, rzeczywiście była kiedyś taka akcja, no oprócz ogłoszenia konkursu, jakby nic dalej nie było robione, czyli jakby opracowanie, czy nie wiem, ogłoszenie konkursu na opracowanie flagi gminnej, no taka możliwość jest i no, jednostki większe mają swoje miasta, czy małe miasteczka, tam środowiska gminne, to różnie to jeszcze bywa. Tu wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Takowa możliwość jest. Można uruchomić pewną procedurę, nie wiem, konsultacje na ten temat i tak dalej. No, jest to pewien trend, który teraz w tym kierunku idzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tą stronę pójść. Też myślę, że od komisji należałoby zacząć, żeby całą procedurę wszcząć, uruchomić to wszystko. Bo w tym momencie też nie podejmuje się, żeby pod względem proceduralnym, żebyśmy tu przedstawili od A do Z, jak to się zaczyna, jak to się dzieje. Na pewno jakaś konsultacja być musi, później zatwierdzenie też. Podejrzewam, że jakaś opinia tej struktury paralelnej, która się tymi tematami, flagami, bosami i tak dalej, jest taka odpowiednia.